Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na taki szybciutki przegląd wszystkich książek, które przeczytałam w 2022 roku. Tak jak w zeszłym roku, tutaj obok mnie będą wyświetlać się okładki książek, a pod każdą okładką znajdzie się ocena gwiazdkowa, którą przydzieliłam danej książce na portalu Goodreads. Ale może zanim zacznę Wam te książki wymieniać i pokazywać, to taka szybciutka statystyka. W tym roku przeczytałam 60 książek, równo 60. Ostatnia książka to była Noelka Małgorzaty Musierowicz, oczywiście przeczytana w ostatnich dniach grudnia. I to była książka, z którą zamknęłam ten rok. Najgrubsza książka, którą w tym roku przeczytałam, to była książka Columbine, która ma 636 stron, natomiast najgrubsza to było Boże Narodzenie w Bullerbyn, które Wam tutaj całkiem niedawno pokazywałam. To jest książeczka, która miała zaledwie 32 strony, a średnia długość książek, które czytałam, wynosiła 326 stron, także to była taka przeciętna książka, jaką w tym roku czytałam. No i powiem Wam, że właśnie takie 320 stron to jest dla mnie taka długość absolutnie idealna, taka, w której czuję się najlepiej, także zupełnie się nie dziwię, że tak to właśnie też wygląda w statystykach. No to przechodząc już do tych książek, zapraszam do oglądania. Jako pierwszą książkę w tym roku przeczytałam Rzeczy osobiste Karoliny Sulej. Następnie były Wrony Petry Dworakowej. Kolejna książka to Lato, gdy mama miała zielone oczy. Ostatnie stadium. Krew i popiół. Memorial Drive. Diana, jej historia. Oprzyj swoją samotność o moją. Pieśń o Achillesie. Reminders of him. Gorzki smak jej wielkiej radości. Współlokatorzy. Ostatnia prawdziwa singielka. Perfect on paper. Gdzie jesteś, piękny świecie, Ann z zielonych szczytów, Czarnobylska modlitwa, Nasz ostatni dzień, Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, Twój Carter, Niespokojni ludzie, Tam, gdzie las spotyka się z niebem, Feminizm, dlaczego potrzebujemy feminizmu, O jedno cię proszę, Wróć przed zmrokiem, Głód, pamiętnik mojego ciała, Niedaleko pada jabłko, Powszednia historia, Kości, które nosisz w kieszeni, Ta druga, i to był mój reread tej książki, Tego lata stałam się piękna, Sezon luster, Lecę, piloci mi to powiedzieli, Gdy ją odnajdą, Atomowe nawyki, Drobne zmiany, niezwykłe efekty, Okrutna jak Polka, Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Autobiography, Zanim wystygnie kawa, Intymności, The Love Hypothesis, Ameryka, dom podzielony, Akty desperacji, Malibu płonie, Columbine, masakra w amerykańskim liceum, Nic drobniej nie będzie, Wzór na miłość, Przemieszczenie, Nigdy, 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 Ten dziwny wiek, One last stop, Zdążyć do domu na święta, No i znowu mamy święta, Zabiłam, Historię matek skazanych za zbrodnię ludobójstwa w Ruandzie, Kto zabił mojego ojca, Boże Narodzenie w Bullerbyn, Zmagania i metamorfozy kobiety, Rebeka i Noelka. To jest właśnie lista 60 książek, które udało mi się w tym roku przeczytać. Gdybyście chcieli dowiedzieć się coś więcej, co sądzę na temat którejś z tych książek, to myślę, że spokojnie możecie sobie znaleźć w podsumowaniach danego miesiąca, czy też na moim Goodreads, do którego link znajdziecie na dole w opisie. A jeżeli nie chce Wam się szukać, albo nie macie ochoty tego robić, to też zawsze możecie zostawić komentarz. Ja postaram się coś tam odpowiedzieć, gdybyście byli bardzo zainteresowani jakąś konkretną książką. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego szybciutkiego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!